Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj z Hardcorem sprawdzimy sobie, kto ma lepszy movement, ale jeszcze na początku zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków właśnie z rywalizacji z Hardcorem. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić też nowych odcinków i możecie oczywiście napisać, czy macie jakieś tutaj konkurencje fajne dla nas, żebyśmy mogli się sprawdzić właśnie z Hardcorem, kto jest lepszy. Były już oczywiście dwa odcinki, można powiedzieć, z tej serii. Także jeżeli macie jakiś pomysł, możecie oczywiście napisać w komentarzach. Jak będzie coś ciekawego, to po prostu wybiorę. A dzisiaj, tak jak mówiłem, sprawdzimy sobie, kto ma lepszy movement z Hardcorem. Mapka wygląda tak. Ogólnie zagramy sobie 3 rundy. Można powiedzieć 3 rundy na w ogóle inne postacie. Każda runda będzie inną postacią. Zagramy sobie najpierw Brockiem, później Piper i na końcu Bee, bo oczywiście każdy będzie też miał po 15 strzałów właśnie na rundę. Czyli zagramy sobie tak, ja Brockiem, później Hardcore Brockiem i po prostu dalej będzie ja Piper, Hardcore Piper, no i tak samo będzie z Bee. Na każdą rundę 15 strzałów. Oczywiście osoba, która będzie movementowała, będzie grała BB z tarczą. Oczywiście osoba, która będzie strzelała, będzie po prostu grała odpowiednią postacią na daną rundę, tak jak to wcześniej przedstawiłem te postacie. Jeszcze swoją drogą, jak możecie zauważyć, jestem na surfie, bo nie mogę po prostu się z iPada przelogować na główne konto, więc no niestety można powiedzieć, utknąłem sobie tutaj na smurfie. Ale na szczęście mam tutaj, powiedzmy, wszystkie postacie. Star Powery na friendly gierkach są, powiedzmy, wszystkie, więc tak naprawdę no nie ma różnicy, jedynie co to w skinach. Ale niestety, no tak jak mówię, utknąłem na tym smurfie. Tutaj na iPadzie mam problem właśnie z przelogowaniem się, bo gdy chcę się przelogować, gra się po prostu zacina, nic nie mogę kliknąć, więc niestety tak jest. Na telefonie wszystko działa, ale mam nadzieję, że Supercell to szybko naprawi i będzie normalnie już tutaj Supercell ID działało. Myślę, że możemy sobie zacząć tutaj pierwszą grę. Tak jak mówiłem, po 15 strzałów, po 3 rundy i zobaczymy po prostu. Hardcore też tu będzie liczył sobie strzały, moje i jego oczywiście, wykorzystane, że tak powiem, żeby wiadomo, nie wystrzeli tutaj więcej, żebym ja też nie musiał tutaj na odcinku jednak skupiać się na liczeniu. Więc zaczynamy już z pierwszą grą, oczywiście tutaj 4 rakiety, gadżety wyłączone, ale te gadżety i tak będą, ale wiadomo, no nie używamy tutaj gadżetu do Brocka. Okej, jak widzicie, Hardcore już tutaj jest gotowy, ja też, więc po prostu zaczynamy. 15 strzałów, więc zobaczymy, ile uda mi się trafić. Dobra, na razie jeden, okej. Już tutaj parę tych strzałów poszło. Dobra, drugi, trzeci trafiony. No nie jest na razie źle, zobaczymy sobie, jak to będzie Hardcore'owi szło. Oj, tutaj na razie zaczekam po prostu na, można powiedzieć, ammo, żeby się trochę doładowało tych rakiet. I teraz możemy tutaj strzelać dalej. No jak widzicie, na razie tutaj dosyć ładnie trafiam Hardcore'a. Poczekam trochę, żeby się wyleczył. Ja sobie też naładuję tutaj rakiety. Dobra, jest. Aj, tu nie udało się trafić. Dobra, niestety też się nie udało. No i 15 ataków za mną. Na samym końcu rundy będziecie mieli też oczywiście wynik, kto ile tutaj strzałów ominął. Także teraz krótkie cięcie, widzimy się, jak ja będę właśnie movementował. Dobra, ja już jestem tutaj gotowy, zaczynamy teraz Hardcora kolej, żeby tutaj strzelać. Na razie mam nadzieję, że tu Hardcore też dobrze policzy. Ja staram się tutaj na linii, można powiedzieć, z wejściem chodzić, bo mógłbym oczywiście na sam koniec tutaj tego kwadratu, że tak powiem, pójść, ale wydaje mi się, że to nie ma sensu tutaj, żeby wiadomo, troszkę też łatwiej było jednak strzelać, trafiać i w ogóle, żeby tutaj Brock po prostu miał łatwiej. Wiadomo, tu osoba, która movementuje, ma trochę trudniej, więc wydaje mi się, że jest ok. Oj, tutaj prawie blisko było. Na razie wydaje mi się, że idzie mi dosyć dobrze. Tutaj Hardcore, wydaje mi się, że wygrałem. No i mamy tutaj koniec. Hardcore wysłał emotkę, to oznacza, że wykorzystał już swoje 15 ataków. Teraz widzicie po prostu wynik, kto ile zrobił uników, komu udało się tutaj wygrać, że tak powiem, tą rundę na Brocki. Szczerze, wydaje mi się, że mogłem tutaj wygrać, ale tak jak mówię, ja się tego dowiem po prostu w montażu. Wy już oczywiście tutaj wiecie, także widzimy się po prostu w drugiej rundzie, tylko że tym razem zagramy sobie nie Brockiem, a Piperką. Dobra, teraz zaczynamy. Jak widzicie, teraz po prostu druga runda, czyli na Piper. Hardcore oczywiście tutaj zostaje, BB. Gramy oczywiście Piper i z drugim Star Powerem, bo jest tutaj lepsze to przeładowanie krzaków i tak nie ma, a nie chodzi o to, żeby tutaj obić, tylko wiadomo, fajnie, że te ataki będą, powiedzmy, szybciej naładowane. Okej, więc zaczynamy tutaj strzelanie w Hardcore'a. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak dobrze jak z Brockiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że dobrze poszło, że tam wygrałem właśnie z Hardcore'em. Staramy się też nie autoimować i lepiej tutaj celować. Bo wydaje mi się, że jeżeli byśmy autoimowali, to można by było tutaj więcej razy trafić. Hardcore też się stara po prostu tutaj chodzić, że tak powiem, po linii, tak jak zresztą mówiłem. Okej, no tutaj na razie dosyć średnio. Początek był dosyć dobry, ale teraz się tutaj coś, można powiedzieć, popsuło. Okej, jeszcze tutaj muszę teraz zaczekać na ammo oczywiście. Dobra, i lecimy. Oj, tutaj w ogóle w świat poleciał. Dobra, dostał tutaj Hardcore. No i mamy tutaj koniec, 15 ataków wystrzelonych. Zobaczymy teraz po prostu, jak Hardcore'owi pójdzie w tej rundzie na Piper, także widzimy się, jak ja będę unikał. Dobra, i już zaczynamy, tym razem ja tutaj robię uniki. Okej, niestety dostałem. Hardcore tutaj dobrze zaczął.
No większość tutaj trafił jak na razie. Okej, muszę tutaj lepiej to unikać, ale jak widzicie, tutaj hardcore dosyć ładnie trafia, okej. Dobra, teraz hardcore po prostu czeka sobie na ammo. No mam nadzieję, że w sumie uda mi się wygrać, chociaż szczerze wydaje mi się, że na Piper mi o wiele gorzej poszło niż na Broki. Ciekawy jestem w ogóle, jak tutaj w wynikach to wygląda, bo trochę będzie tutaj średnio, jeżeli się okaże, że hardcore powiedzmy te dwie rundy wygrał. I trzecią sobie zagramy, ale po prostu mam nadzieję, że chociaż tutaj jedną rundę udało mi się wygrać na te Broki, bo tam naprawdę dobrze mi mega, przynajmniej tak mi się wydaje, poszło. Lepiej niż hardcore'owi, no tutaj jeżeli chodzi o Piper, to jednak hardcore wygrywa i mamy już tutaj wszystkie 15 strzałów hardcora zrobione. Zobaczymy, ile udało mi się tutaj uniknąć, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie na Piper hardcore wygrał, więc widzimy się po prostu w ostatniej rundzie, w której zagramy sobie B. Zobaczymy, jak tam oczywiście pójdzie, także krótkie cięcie i widzimy się w ostatniej rundzie. No i zaczynamy już ostatnią rundę, tym razem na B. Zobaczymy, komu uda się tutaj zwyciężyć, więc w sumie bez przedłużenia zaczynamy. Ja już tutaj oczywiście jako pierwszy zaczynam strzelać, hardcore pierwszy movementuje, także lecimy oczywiście. Gramy tutaj z tarczą do B, bo to przeładowanie raczej bez sensu, także lecimy oczywiście. Okej, okay. Tu hardcore by dostał za 3 koła, to byłoby jeszcze tutaj jakieś małe lagi, ale nieważne. Na razie myślę, że w sumie jest dosyć słabo, jeżeli chodzi o te trafione i nietrafione strzały. Dobra, dostał tutaj hardcore, okej. No dobra, kolejny mocny, ja trochę też poczekam, że tu hardcore wiadomo się wyleczy, bo nie o to chodzi, żeby go tu ubić. Dobra, dostał, ajajaj, nie udało się. Dobra, niestety znowu się nie udało, no i 15 ataków wykorzystane, więc po prostu widzimy się, jak tutaj hardcore będzie teraz strzelał, ja będę movementował, więc krótkie cięcie i widzimy się tak naprawdę już w ostatniej grze na tym odcinku. Dobra, zaczynamy ostatnią grę w ostatniej rundzie, tym razem tak jak wiecie na B, tylko że ja teraz movementuję, hardcore strzela. Dobra, gadżet już tutaj odpalę, bo dosyć ładnie mnie tutaj hardcore trafił dwa razy już, okej, udało się uniknąć, no niestety dostałem tutaj, jak na razie nie wygląda to w sumie za dobrze, bo tutaj hardcore ładnie trafia. Wydaje mi się, że mi tutaj o wiele gorzej szło, chociaż wiadomo, no tutaj zobaczymy, jak to na końcu będzie, bo mógł tutaj na początku dużo trafiać, a później będzie gorzej, chociaż jak na razie tutaj hardcore dosyć ładnie trafia. Już trzeci gadżet muszę tutaj użyć, żeby właśnie się wyleczyć. Okej, dobra, kolejny tutaj unik, dobra, udało się. Już tu hardcore dosyć sporo tych ataków zrobił, więc wydaje mi się, że już tutaj będzie końcówka. Tylko wystarczy tutaj poczekać, żeby hardcore wysłał emotkę. No i hardcore wysłał emotkę, mamy tutaj 15 ataków z głowy. Oczywiście wy teraz widzicie wynik właśnie z tej rundy, a na samym końcu oczywiście tutaj podsumujemy. Wydaje mi się, że tutaj mógł hardcore na Piper i na B wygrać, ale zobaczymy tutaj, wiadomo, wszystko na końcu. Ja tutaj oczywiście policzę i powiedzmy na końcu wam powiem, kto tutaj wygrał. Okej, ja już tutaj wszystko policzyłem, wszystkie rundy, wynik oczywiście jest 2-1. Mam nadzieję tylko, że się nigdzie tam nie pomyliłem. Też macie oczywiście na końcu każdej rundy, kto ile właśnie uników zrobił. Tak jak mówię, mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłem w liczeniu. Jeżeli tak, no to możecie napisać w komentarzu. Starałem się tutaj, wiadomo, no nie pomylić, ale mogło się zdarzyć. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i możecie napisać jakąś fajną, kolejną właśnie konkurencję, że tak powiem, której mógłbym się zmierzyć z hardcorem. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema!